Hejka, z tej strony Julia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka ze stronki El Variato. Zbliżają się wakacje, więc każdemu przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, także ja też sobie takie zamówiłam. No i tutaj możecie zobaczyć, wszystko jest zapakowane w ten sposób, w takie po prostu kartonowe małe pudełeczko. Więc zaczynajmy opening. Okej, więc możemy zabrać się za otwieranie. Jak widzicie, pudełko jest zwykłe, nie ma nic w sobie niezwykłego. Więc bez przedłużania zacznijmy otwierać. O, tutaj ma takie coś do otwarcia, więc nie będą nam potrzebne nożyczki. Okej, więc otwieramy. Mamy tutaj pierwszy plus, czyli taka oto folia, jakby, żeby nam się nic nie stało z okularami. Folia z powietrzem, czyli chroni nasze okulary. Dalej mamy, o, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cudownie. Bardzo mi się zawsze podobały takie, o, takie rzeczy. Piękne. No, więc mamy takie czarne ozdóbki, więc pięknie to wygląda. O, tutaj mamy Witaj w El Variato. Możecie sobie przeczytać, taka fajna karteczka, też dobrze zrobione, ładnie zapakowane. Także nie mamy tylko okularów, ale tak ładnie wszystko wygląda i razem właśnie z taką karteczką. Weźmy sobie trochę to. I tutaj kolejne opakowanie, które chroni nasze okulary. Czyli taka czarna folia. Zaraz do tego przejdziemy. Tutaj jeszcze mamy jakąś karteczkę. To jest po prostu zamówienie i jest nasze potwierdzenie zamówienia. No i teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do okularów. Ta folia też jest taka fajna w dotyku i też można ją później gdzieś wykorzystać. Ja lubię robić takie DIY rzeczy, więc mi się na pewno przyda. O, jaka jest duża. Ale śliczne. Zobaczcie. To opakowanie jest mega przyjemne w dotyku i później można je wykorzystać, jak na przykład nie będziecie nosić okularów na przykład gdzieś na plaży, na wakacjach, to możecie włożyć je i na pewno Wam się nie porysują. Ono jest takie milusie w dotyku, naprawdę. I ten złoty napis El Variato pięknie wygląda na tym czarnym tle. Jest cudowne to opakowanko. Mi się mega podoba, więc to już kolejny plus dla nich. I teraz otwieramy, zobaczmy. Ja sobie zamówiłam w kolorze czarnym. Zobaczmy, czy wszystko przyszło tak, jak miało. Tak, ole śliczne. Zobaczcie, tak prezentują się te okulary. Piękne. Tutaj jeszcze mają jakąś metkę. Zobaczymy. Nie chcę ich porysować ani dotknąć. O, na metce jest napisane El Variato, to ich logo. Ja uwielbiam je. A tutaj mamy napisane, że jest to UV400, czyli te okulary naprawdę nie są złe, dobrze chronią nasze oczy przed słońcem. Oj, tutaj też jest, że UV400. Śliczne. Zaraz odetniemy tą metkę. I naprawdę to opakowanie. Nawet dla samego tego opakowania opłacało się kupić te okulary, bo mega mi się podoba. Cudowne. Odetnijmy to, tę metkę, która też jest cudowna, zwłaszcza te El Variato, piękne. No i okulary prezentują się pięknie. Tutaj mają też logo El Variato EW, właśnie od Fit Lovers. Tą naklejkę można sobie zedrzeć i ja to za chwilę zrobię. Chociaż ona jest przezroczysta. O, pięknie sobie schodzi. Już. No i mamy nasze cudowne, cudowne okularki, zobaczcie. Piękne. Teraz spróbujemy je otworzyć. Wow, cieniutkie mają te uszka. Ale to nic. To nie znaczy, że nie są solidnie wykonane, bo naprawdę są świetne. Piękne. Więc teraz je przymierzę i pokażę Wam, jak wyglądam. Zobaczcie, tak prezentuje się w tych okularach. Moim zdaniem są cudowne, na lato idealne. Piękne. Dobrze, że wziąłam czarne, pasują do wszystkiego. Były też różne inne wariacje kolorów, więc możecie to sobie wszystko sprawdzić na elvariato.com. Okulary są moim zdaniem piękne. Jak dla mnie wszystko wygląda idealnie i naprawdę chronią przed słońcem. Założyłam to, aż się zdziwiłam, że to chroni aż tak, bo wszystko jest mega ciemne. Więc mi pasuje idealnie. Znaczy jak dla mnie wszystko jest idealnie i jest wszystko dopracowane. Ten napis El Variato i... Znaczy ten
napis Ewu i te piękne, piękne opakowanko. Ono jest cudowne, tak samo jak te okulary same w sobie. Naprawdę opłacało się, okulary kosztowały 80 zł. Z przesyłką około 90, więc no trochę sporo z jednej strony, ale z drugiej nie aż tak, porównując do innych okularów, a są takie po pierwsze uniwersalne, a po drugie takie nietypowe, niespotykane, bo takich okularów jeszcze nigdy nie widziałam i chyba nikt nie sprzedaje takich jak Fit Lovers, więc takie okulary są piękne. No i to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie, czy Wy też macie coś ze stronki El Variato i jakie macie okulary przeciwsłoneczne, czy szykujecie się na jakieś wakacje. No i to tyle w tym filmie. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki. Pa, pa!